Cześć! Chciałem się pochwalić poziomeczkami. W tym roku piękne są poziomeczki. Obrodziły nieźle. Pewnie spytacie, jaką mam odmianę? Żadną. Żadnej nie mam odmiany. To są bardziej formy botaniczne lub gatunki niż odmiany zarejestrowane, które mają swoje nazwy. Króluje jedna na rynku polskim. Odmiana poziomki, u mnie nie króluje żadna. I dlaczego? Dlatego, że ja nie mam produkcji przemysłowej i ja wiem, że żeby było dobre zapylenie, musi być kilka odmian. I kilka odmian najlepiej, żeby siebie przenikały. Inne poziomeczki mam takie okrągłe, niektóre pośrednie. Takie mam. Niektóre takie podłużne. Prawdopodobnie są to poziomki różnych gatunków. Nie wiem, jak to jest z obecną dzisiaj klasyfikacją, bo to tam różnie było. Skąd wziąłem sadzonki? Chodziłem po polach, wszędzie, gdzie się tylko dało. Chodziłem pod górą, tam łopieniem. Chodziłem koło mojej ciotki w Jurkowie. Chodziłem koło swojego domu, bo to tam też przy drodze mam poziomeczki i wszystkie te różne rodzaje sadziłem obok siebie. Jeszcze tak specjalnie wsadziłem, żeby każda poziomeczka z każdego różnego rodzaju przenikała się. A jedna nawet jest ze śnieżnicy i to gwarantuje, że jest bardzo dobre zapylenie, poziomki są bardzo wielkie. Ja w tamtym roku nie nawoziłem, w tym roku nawiozę, jeszcze nie wiem, po jakimś zbiorze nawiozę gnojówką z pokrzyw. Są takiej samej wielkości, jakby była ta odmiana dostępna na polskim rynku, uprawna, zarejestrowana. Ja jej nawet nie mam. A zaraz wam pokażę, jakie mam rekordzistki. Jak potrafi poziomka dzika, to jest 100% dzika poziomka, jak potrafi zaowocować, gdy mamy ekouprawę. Ja mam wielkie łapska, wielkie palce. Proszę zobaczyć. Takie wielkie poziomy. Dla porównania, truskawka i moja poziomka. Dzika. Dzika odmiana. Jeszcze większy owoc niż ta odmiana uprawną, którą kupujecie. Tylko i wyłącznie skutek uprawy ekologicznej, gdzie nie ma żadnych środków chemicznych, które wstrzymują rozwój tej rośliny, bo każdy oprysk to jest trucizna dla rośliny. Kolejny raz udowadniam, że monokultura i sadzenie jednej odmiany na kilku hektarach to jest gówno. Sadźcie obok siebie różne odmiany. Najlepiej z nasion. Te poziomki są z nasion. Wszystkie poziomki są te z nasion. Dzikusy. A owoce, jakie wielkie. Pierwsze lepsze owoce, wielkości takie jak odmiana uprawna. Dzika poziomka. Takie wielkie owoce. Wszystkie poziomki, mimo że prawdopodobnie tutaj są z różnych gatunków, z różnych stanowisk, owocują mniej więcej w tym samym terminie. No nie widzę tutaj żadnych różnic. Różnią się tylko kształtem. I co? Ja też nie wymieniam sadzonek. One są ogrodzone takimi obrzeżami betonowymi. Stare poziomki jak sobie nie radzą, to wypadają, zastępują je nowe z rozłogów. Tutaj one już kilka lat są. Sobie radzą. Poszedłem po prostu w pola, pozabierałem poziomki różne dzikie i poziomki jak bomby. My precious. Nie oddam ich nikomu. Sam zjem tyle. Eko poziomeczki, słodziutkie, om num num. Nie mogę się doczekać, jak je zjem. Może mama zrobi jakie ciasto z tego. Sceptycznie podchodźcie do tego, co znajdziecie w książkach. Jak widzicie, gatunki dzikie też są w stanie bardzo dobrze owocować, tylko wystarczy chcieć. Owoce mają jak odmiany uprawne, pod warunkiem, że się zna wzajemne zależności gatunków. Dzięki za oglądnięcie i cześć!